zadanie z geometrii, które żeśmy omawiali na dzisiejszym spotkaniu. To jest zadanie z drugiego etapu, z Olimpiady 2019-2020, jeśli dobrze sobie przypominam. Ten drugi etap był rozgrywany w styczniu 2020 roku. W styczniu czy w lutym? Nie pamiętam. Być może tu w nazwie pliku jest pomyłka. No, w każdym razie tak brzmi to zadanie. No i jeśli mamy trójkąt i nierówność, no to znaczy, że trzeba się posłużyć nierównością trójkąta. No ale najpierw narysujmy sobie ten trójkąt ABC. W moim przypadku ten kąt wynosi 45 stopni, kąt rozwarty wynosi 110 stopni. Łatwo policzyć, ile wynosi miara tego kąta. No i cały pomysł polega na tym, żeby z wierzchołka C wyprowadzić odcinek CD pod kątem 90 stopni do boku AC, tak żeby tutaj powstał trójkąt ADC, który jest prostokątny i którego kąt w wierzchołku, kąt ACD jest, ma miarę 90 stopni. No bo jeśli to jest trójkąt prostokątny, a ten kąt ma 45 stopni, no to ten też będzie miał 45 stopni, tak? Bo suma w trójkącie prostokątnym tych dwóch kątów leżących jakby naprzeciw kąta prostego musi być równa 90 stopni. Czyli te dwa kąty są równe, czyli ten trójkąt ACD jest równoramienny, czyli AC równa się CD albo CD równa się AC. No i w takim razie, jeżeli to jest trójkąt równoramienny, to można łatwo policzyć odcinek AD. No bo z stwierdzenia Pitagorasa AD do kwadratu to jest AC do kwadratu dodać CD do kwadratu. No ale ponieważ CD to jest to samo co AC, to jest 2 razy AC do kwadratu i obliczając pierwiastek z długości z obu stron dostajemy taką relację. No i teraz trzeba spojrzeć na trójkąt CDB i napisać nierówność trójkąta dla niego. No. BC jest mniejsze niż DB, długość BC jest mniejsza niż długość DB plus długość CD. No ale długość DB to jest długość AD minus długość AB minus długość AD, prawda? No ale długość AB sobie zostawiamy, natomiast długość AD to my znamy, bo to jest pierwiastek z dwóch razy długość AC. Zapisujemy to, wyciągamy AC przed nawias, przed ten czynnik liczbowy i tu zostaje minus pierwiastek z dwóch minus jeden razy AC. No i teraz patrzymy, co mamy udowodnić. Mamy udowodnić nierówność, czyli po prawej stronie stoi AB. No więc przenosimy to, co stoi tutaj na lewą stronę, zachowując znak nierówności. No i BC dodać, tym razem zmieniamy znak, pierwiastek z 2 minus 1 AC jest mniejsze niż AB. No i to jest dokładnie to, co tu trzeba udowodnić, z wyjątkiem tego, że tutaj długość jest AC, CA, a tu jest długość AC, no ale to oczywiście żartuję. To oczywiście jest ten sam odcinek i ma tę samą długość w tej drugiej notacji. No i to jest koniec tego zadania.